Ej, cześć. Znajdujemy się właśnie w klubie Redditch Boxing Academy na Matchboro w Redditch. Zapraszam do środka. Tutaj się będzie odbywać cały projekt, wszystkie treningi. Tutaj trenujemy. Chodźcie. Już można, hej, cześć, witam was serdecznie, jestem Konrad. Znajdujemy się teraz w Redditch Boxing Academy, gdzie odbywa się właśnie taki pierwszy oficjalny trening w projekcie For Only One Night. Jest to projekt przeznaczony dla ludzi, którzy są związani z boksem, boksem amatorskim. Projekt, który ma na celu jakby aktywizację ludzi sprawnych, takich do tego, żeby poboksować. Nie? Projekt polega na tym, że przez 12 treningów, 12 tygodni tutaj w klubie trenuje się pod okiem doświadczonych trenerów, profesjonalnej kadry, a później jest takie uwieńczenie tego, czym jest organizowana gala bokserska, na której każdy z zawodników będzie miał swoją walkę, zaprosi swoich bliskich, swojej rodziny, przyjaciół, zrobi takie show. Bardzo fajny taki event. Jest to bardzo fajny projekt, ponieważ aktywuje takich młodych ludzi, którzy chcą coś osiągnąć, chcą coś przeżyć takiego fajnego. Nie, niekoniecznie chcą boksować zawodowo, nie? Ale trenują ten boks, chcą jakoś pokazać swoje umiejętności. Jest to projekt przeznaczony, organizowany też pod okiem Angielskiej Konfederacji Bokserskiej przez Boxing, England Boxing. Każdy z zawodników dostaje taką właśnie książeczkę, gdzie jest zarejestrowany do Związku Bokserskiego Angielskiego. Później może odbywać takie właśnie walki. Wszystko jest tym bardziej fajne, że jest to przeznaczone i sponsorowane głównie dla takiego społeczeństwa. Już teraz zapraszamy was do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym przedstawimy sylwetki uczestników i pokażemy, jak się przygotowują.